jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Jan Ciepłowski, siema. Siemanko wszystkim. Przyspieszyłeś swoje starty, znowu walczysz, gala Army Fight Night 11, drugi pojedynek zawodowy. Janku, przejdźmy jeszcze do twojej ostatniej walki, decyzja. Teraz będzie szybciej, czy też będziesz czekał na decyzję sędziów? No tak jak mówiłem, cieszę się, że dostałem szansę na tamtej gali zawalczyć. Wszystko tak jak miało być, się udało. Walka moim zdaniem była cały czas kontrolowana, przeciwnik był dobry. Chcieliśmy zrobić dwie walki w tym roku, jest druga walka teraz, znowu u mnie w mieście w Łodzi. Cieszę się z tego bardzo. Teraz nie będę chciał zostawiać decyzji sędziom, tylko będę chciał walkę skończyć przed czasem. Czekaj, chodź tylko trochę tutaj w kadr, my jesteśmy sami, także wybaczcie nam. Przemasowałeś chyba trochę, czy tylko mi się wydaje? Kurczę, powiem ci, że cały czas się skupiam na tym treningu motorycznym z Mirkiem Babiarzem od dłuższego czasu i po prostu tak tyle samo waży, ale ta tkanka mięśniowa tak po prostu poszła do góry. No to bardzo dobrze. Powiedz mi jedną rzecz. Na tej karcie zawalczysz jeden zawodnik swojej kategorii wagowej, debiutant, Sebastian Decowski. I chodzi mi o to, czy, bo ty nie masz ogłoszonego rywala, czy już masz? Mam ogłoszonego rywala i mogę się pochwalić. Będzie to gruziński żołnierz, tego co wiem, Jan Sugogia. A nie było pomysłu właśnie, żeby zawalczyć z Sepkiem? No bo ty masz rekord 1-0, on jest też młodym zawodnikiem, ty jesteś młodym zawodnikiem, ta sama kategoria wagowa, no to chyba idealnie się składa. Kurczę, no już się raz pytaliście o to. Tak? Tak, ostatnio. To było dawno, stary. Teraz nie było takiego pomysłu. Okay. Był pomysł ten albo ktoś jeszcze jedny. No ale że z tamtą osobą po prostu trenuję, bywam u nich w klubie, no to tak nie wypada moim zdaniem. I po prostu wziąłem tego, tak? No to kilka słów o swoim rywalu, skoro już go poznałeś. Była taka delikatna analiza, czy jak to wygląda? Spotkaliśmy się z Filipem i z Bartkiem Koperą razem byliśmy. Dostaliśmy, że on... Zapytaliśmy się tylko, czy na pewno to jest warto go brać, tak, warto. No i bierzemy, nie? No, wiesz, ja nie kalkuluję, ja chcę się bić, jak to właśnie mówię, chcę do tego przejść, bo wiem, że właśnie jesteś osobą, która nie wybiera sobie rywali, która po prostu bierze tego, którego daje mu organizacja. Z czego to wynika? Czy z takiej pewności siebie, czy po prostu znasz swoje umiejętności? Bo dużo zawodników w twoim wieku, ja to wiem, kalkuluje, nie chce walczyć z tym, a ty bierzesz po prostu w ciemno. Rekordy nie walczą, od tego zacznijmy ogólnie. Tak samo z tym, co się biłem z tym Kamilem Korzeniowskim, no to też, wiesz, on tam miał te 3-2, w sumie ja miałem 0-0, dużo osób by tej walki nie wzięło, bo ja wiem o tym, że tak by było. Na pewno. Ale ja po prostu wiem, na co mnie stać, wiem, jak przepracowuję każdy okres przygotowawczy, jak trenuję, naprawdę bardzo mocno, ten tak samo bardzo mocno. Zostały mi tak naprawdę ostatnie dwa ciężkie tygodnie. Wiem, co potrafię i nie będę kalkulował po prostu. Nie mam tak, że dostanę tego, jest jakiś słabszy, to wezmę tego słabszego. Po prostu chcę się bić z tymi najlepszymi, którego mi daje organizacja. I tyle. Plany na kolejny rok podobne, jak w tym dwie walki, czy trochę więcej? Z moim sztabem trenerskim mieliśmy plan zrobić w tym roku dwie walki. Ten plan będzie założony tak, jak się udało. W następnym roku chcemy zrobić 3 walki i mam nadzieję, że też się uda. Powiedz mi, jak ogólnie wygląda twoja waga tak na co dzień? Bo bije się w 6-1, to jest niska kategoria wagowa. Jest to niska kategoria, no powiem ci tak, no na co dzień jest 71, 70, tak mi skacze, 72 różnie. No teraz już zacząłem robić tą wagę, no to na dzień dzisiejszy na czczo miałem 67 kilo. Ile zbijesz ogólnie z wody? Kurczę, końcóweczka tam 2-3 kilo, taka wiesz, wanna i tak dalej, nie? Największy idol w MMA twój to kto? Nate Diaz. Nate Diaz. Tak, bardzo mi się podobają jego walki, taki charakterny gościu. No lubię takich gości, po prostu bardzo mi się to szanuje u takich ludzi, wzoruje się na nim też trochę. Normalny gość, nie? Trzeba było dzisiaj Alan Idea sobie dżęcika zapalić na konferencji. CBD, tak? Tak, oczywiście, że CBD, oczywiście. Janku, to co, nie zatrzymuję dłużej, dziękuję bardzo za rozmowę. Widzimy się na gali, walka już za niedługo. Do zobaczenia. Pozdro.